Po latach rządów sułtana Ibrahima I, które cechowały rozprężenie i stagnacja, na tron w 1648 roku wstępuje Mehmed IV. Nowy sułtan miał jednak jedynie 6 lat, więc walki o opiekę nad władcą i faktyczną władzę w kraju doprowadziły do jeszcze większej anarchii. W ciągu 8 lat wybuchło aż 14 powstań w Stambule i obalono 16 wielkich wezyrów. Dla Imperium Osmańskiego kluczowym wydarzeniem było powołanie na stanowisko wielkiego wezyra, Mehmeda, paszę Koprulu. Mimo ponad 70 lat na karku nowy wezyr rozpoczął energiczne działania. By przywrócić porządek w państwie, nie wahał się przed posłaniem wielu ludzi na śmierć. Odbudował też dyscyplinę w wojsku. Wprowadzona przez niego zasada oddalenia armii od stolicy oraz niepozostawiania żołnierzy w bezczynności doprowadziła do kolejnego okresu ekspansji Osmanów. Po Mehmedzie urząd wielkiego wezyra objął jego syn, Fazyl Ahmed. Wiedząc, że utrzymanie tak licznego wojska będzie możliwe jedynie dzięki prowadzeniu ciągłych wojen, kontynuował politykę ojca, atakując kolejno Wenecję, Austrię, Rzeczpospolitą i Carstwo Moskiewskie. Jednakże wczesna śmierć Ahmeda w 1676 roku sprawiła, że na stanowisko wielkiego wezyra został powołany Kara Mustafa. Ambitny nowy wezyr w 1677 roku zaatakował Carstwo Moskiewskie. Okrutny Kara Mustafa po zdobyciu Humania nakazał obedrzeć żywcem ze skóry chrześcijańskich jeńców. Jednakże armia turecka poniosła porażkę pod Burzynem, przez co zmuszona była się wycofać. Następnego roku ponownie ruszono do ataku i zdobyto Czechryń. Twierdzę wysadzono, a walki toczyły się dalej na pograniczu. Pokój podpisano w 1681 roku, w którym Dniepr uznano jako rzekę graniczną między oboma państwami. Wkrótce oczy sułtana zwróciły się ponownie w stronę Austrii, a właściwie to sami Habsburgowie dostarczyli Osmanom pretekst do rozpoczęcia wojny. Władze Wiednia wraz z lokalnym klerem rozpoczęły bezpardonową walkę z protestantyzmem i stanową samodzielnością w austriackiej części Węgier. Zagarniano zbory, wtrącano ludzi do więzień, a nawet skazywano na śmierć. Wzburzenie w Europie wywołała akcja przeprowadzenia 42 protestantów do Neapolu i sprzedania ich jako niewolników na galery. Terror katolików wspieranych przez jezuitów i wojska cesarskie sprawił, że wielu węgierskich protestantów uciekło do Turków czy do Siedmiogrodu. Właśnie tam zaczęły tworzyć się pierwsze oddziały partyzanckie, które zwały się kurucami, czyli krzyżowcami. Na ich czele stanął młody magnat, Imre Tokoli. Powstańcy zaczęli odnosić pomniejsze sukcesy, a w 1679 roku podpisano chwilowy rozejm. Nuncjusz papieski trzeźwo zauważył, że taka polityka cesarza wpycha Węgrów wprost w objęcia tureckie. Wpłynął więc na Leopolda I, by ten doszedł do porozumienia z powstańcami. W 1681 roku ogłoszono odwołanie poprzednich dekretów i zapewniono wolność wyznania. Tokoli nie ufał jednak cesarzowi i w tym samym roku zwrócił się o pomoc do paszy Budy, Ibrahima. Ten zapewnił, że dobroduszny sułtan udzieli im wsparcia. Tak też się stało, a kurucowie zasileni poważnymi siłami opanowali część Słowacji. Początkowo Mehmed IV był sceptycznie nastawiony do wszczynania wojny z Austriakami, ale wielcy feudołowie z Karą Mustafą na czele wpłynęli na sułtana, by ten zmienił swe poglądy. Poseł cesarski Albrecht Caprara próbował jeszcze utrzymać trwający pokój, ale jego starania spełzły na niczym. Pisał nawet do swego monarchy, że widzi możliwość, by za pokaźną sumę pieniężną skierować turecką agresję na Polskę. Wkrótce Osmanowie zażądali od Austriaków przekazania im twierdzy Gior. Poseł odmówił, co oznaczało początek wojny. Rozpoczęto przygotowania zbrojne. Cesarz Leopold I zawarł sojusz obronny z księciem bawarskim oraz rozpoczął negocjacje z królem Polski. Jan III Sobieski, pamiętający butność i nieustępliwość Osmanów w negocjacjach pokojowych w 1678 roku, oraz zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie może wyniknąć z sąsiedztwa Węgier, lennika tureckiego, przystał na propozycję sojuszu. Król twierdził, że lepiej w cudzej ziemi o cudzym chlebie w asyście imperii wojować, aniżeli samym się bronić o swoim chlebie. Po rozprawieniu się z opozycją i zdemaskowaniu przekupnych magnatów,
Sejm w kwietniu zatwierdził traktat zaczepno-obronny przeciw Osmanom. Austriacy zobowiązali się wystawić 60-tysięczną armię, a Rzeczpospolita 40-tysięczną. Miano udzielić sobie wzajemnego wsparcia w przypadku ataku na Wiedeń i Kraków. Dodatkowo król miał otrzymać od cesarza subsydia w wysokości 1 200 000 złotych polskich. Tymczasem Turcy jako punkt zborny wybrali Belgrad, gdzie na przełomie kwietnia i maja miały pojawić się ich główne siły. 31 marca sułtan wraz z wielkim wezyrem i towarzyszącą mu armią wyruszył z Adrianopola. Ulewne deszcze opóźniały marsz, dlatego dopiero po 34 dniach osiągnięto Belgrad, gdzie sułtan zarządził dłuższy postój. Po przeglądzie wojsk i przekazaniu dowództwa na ręce Kary Mustafy, Mehmed IV zawrócił w stronę Adrianopola. 24 maja armia turecka ruszyła w stronę twierdzy Gior, gdyż taki był początkowy cel wyprawy. Po ciężkim marszu dotarto do Osijeku, gdzie doszło do spotkania z wojskami Tokoliego. Został on skierowany do Bratysławy, zaś armia wielkiego wezyra wymaszerowała w stronę Szekesfehervaru, który osiągnięto pod koniec czerwca. Tutaj dołączyły do niej siły tatarskie pod wodzą Murada Gereja. W tym czasie armia cesarska dowodzona przez księcia Karola Lotaryńskiego otrzymywała co róż zmienne rozkazy od Leopolda I. Krążyła więc między Nowymi Zamkami, Komarnem i Gior, nie osiągając żadnych rezultatów. Wzmacniając dwie ostatnie twierdze jednostkami piechoty, książę wycofał się za rzekę Rabę, dysponując około 22-tysięczną armią. Za rzeką Wak stacjonowało węgierskie pospolite ruszenie wspierane korpusem sił cesarskich generała Schulza oraz oddziałem polskim pod wodzą Lubomirskiego. Armia osmańska wyglądała znacznie okazalej. Według dyplomaty Kunica pod Szekesfehervarem znajdowało się 160-tysięczne wojsko nieprzyjaciela. Kara Mustafa, widząc swą potęgę, zwołał na radę i obwieścił na niej plany ataku na Wiedeń. Jedynie Han Krymski i Bejler Bey Budy Ibrahim Pasza sprzeciwili się temu pomysłowi, przypominając o zawartym sojuszu polsko-austriackim oraz dowodząc, że pozostawianie na tyłach armii silnie obsadzonych zamków może stanowić spore niebezpieczeństwo. Wielki wezyr postawił na swoim i 28 czerwca armia turecka wyruszyła w stronę Gior. Ziemie, przez które maszerowała, były okrutnie łupione i plądrowane. Bezmyślnie niszczono zapasy, których nie zdołano zabrać ze sobą. Zarówno Turcy, jak i Tatarzy dopuszczali się ogromnych okrucieństw. Osady puszczano z dymem, a ludność cywilna była brana w jasyr, czy mordowana w masowych egzekucjach. Według pojmanego do niewoli rotmistrza kirasjerów, gwałty nawet na 8-letnich dzieciach były na porządku dziennym. Kto mógł, uciekał przed barbarzyńskimi hordami. To samo zrobił na początku lipca cesarz Leopold I Habsburg, rejterując do Lińcu, a następnie do Pasawy. Opuszczając stolicę, miał usłyszeć, że nie sztuką jest być cesarzem w pomyślnych czasach. Gdy armia osmańska dotarła pod twierdzę Gior, Lotaryńczyk nakazał ostrzelać wroga zza rzeki. Jednakże ogrom sił nieprzyjaciela i widmo okrążenia jego armii sprawiło, że nakazał odwrót w stronę Wiednia. Kara Mustafa wydzielił 20-tysięczny korpus pod wodzą Ibrahima Paszy w celu zablokowania twierdzy, 6-tysięczny oddział wysłał na pomoc Tokoliemu oraz posłał kilka tysięcy żołnierzy w celu zajmowania warowni na zachodzie Węgier. Główna armia ruszyła na stolicę i dopiero teraz wielki wezyr poinformował sułtana o zmianie planów. Ten nie był zadowolony z takiego rozwoju sytuacji, ale ostatecznie powierzył Mustafę opiece Allaha. Wkrótce jazda tatarska i turecka starła się ze strażą tylną kirasjerów. W potyczce pod Petronel zginęło około 300 kawalerzystów cesarskich, a dla wielu było to pierwsze starcie z oddziałami takiego typu. Niedługo po tym książę Karol wraz z armią przemaszerował przez Wiedeń i rozlokował ją na prawym brzegu Dunaju. Przybyły też korpusy Schulza i Lubomirskiego, a załoga miasta dowodzona przez Ernsta Rudigera Starenberga została wydatnie wzmocniona piechotą. Dysponował on teraz około 16 000 ludzi. Wkrótce pod Wiedniem zauważono już pierwsze czambuły tatarskie, a 14 lipca dotarły główne siły wojsk osmańskich. Mogły one dochodzić nawet do 90 000,
Nie licząc Tatarów, którzy głównie wykonywali akcje dywersyjne i pilnowali szlaków komunikacyjnych, oraz wojsk mołdawskich i wołoskich, które zajmowały się pracami pomocniczymi. Gdy Turcy kopali szańce i rozpoczynali pierwsze bombardowanie obrońców, w Wilanowie poseł cesarski na kolanach prosił króla Jana III Sobieskiego, by ten jak najrychlej ruszył z odsieczą, wręczając mu list od Leopolda I. Nie tyle oczekujemy wojsk waszej królewskiej mości, ile osoby waszej. Pewni, że osoba wasza królewska na czele naszych wojsk i imię wasze tak groźne dla wspólnych nieprzyjaciół, same zapewnią mu klęskę. Nad wyraz szybka mobilizacja wojsk sprawiła, że już w sierpniu w stronę Wiednia posłano pierwsze oddziały pod wodzą hetmana Mikołaja Sieniawskiego, a 15 dnia tego miesiąca wyruszył sam król. Korona zmobilizowała na wojnę około 35 tysięcy ludzi, jednakże część pozostawiono na straży granicy oraz do obrony zamków. Tak więc na odsiecz ruszyła armia licząca ponad 26 tysięcy ludzi i 28 dział. Nie czekano na 10-tysięczny oddział litewski, gdyż hetmani Sapieha i Ogiński, będący w opozycji do króla, nie śpieszyli się z mobilizacją wojsk. Co warte zauważenia, tak wielki wysiłek zbrojeniowy wymagał ogromnych nakładów finansowych, szacowanych na 11 milionów złotych polskich. Subsydia od cesarza, papieża i innych krajów wynosiły jedynie 20% z tej sumy. Sam król wyłożył z własnej szkatuły około 500 000 złotych polskich. Była to znaczna kwota. W owym czasie za tą samą sumę zbudowano miasto Szczuczyn. W tym czasie pod Wiedniem wojska osmańskie skupiły się na południowo-zachodniej części miasta. Chciano dostać się w pobliże dwóch baszt. Dostępu do nich bronił wysunięty Rawelin i tutaj toczyły się najcięższe walki. Turcy bombardowali miasto oraz skupili się głównie na pracach minerskich. Kara Mustafa, obawiający się buntu wśród jeńców austriackich, rozkazał ich wymordować. W ciągu kilku dni stracono kilkanaście tysięcy bezbronnych ludzi. Wojska osmańskie zajadle atakowały pozycje obrońców. Ci nie dawali za wygraną i odpierali szturmy, a nawet dokonywali wypadów. Mimo dużych strat żadna ze stron nie chciała odpuścić, a siły tureckie systematycznie zbliżały się w stronę Rawelinu i Baszt. Miasto od północy również zostało zablokowane przez wroga. W obu obozach zaczyna brakować żywności, panoszą się choroby, w tym dysenteria. Wojska cesarskie odnoszą zwycięstwo w bitwie pod Bratysławą, podczas której męstwem wykazał się korpus lubomirskiego. Sytuacja obrońców wyglądała coraz gorzej, jednakże wysłany z miasta ochotnik, Polak Jerzy Kulczycki, przynosi wiadomość od księcia Karola, że odsiecz jest już w drodze. Podnosi to morale załogi, która odpiera kolejne ataki Janczarów. Do obozu tureckiego przybywają oddziały siedmiogrodzkie dowodzone przez Michała Apafiego. Apafi, zachęcony do wyrażenia szczerej opinii, powiedział wielkiemu wezyrowi, że oblężenie Wiednia jest zbyt niebezpieczne z powodu coraz trudniejszej aprowizacji oraz możliwości przybycia odsieczy. Wściekły Kara Mustafa odesłał go pod Gior, a stamtąd nakazał przybyć Ibrahimowi Paszy. Ataki tureckie stały się coraz bardziej skuteczne. Udało się w końcu zdobyć Rawelin naprzeciw bastionów, które były coraz bardziej podminowywane. Obrońcy, których liczebność spadła do 1/3 stanu początkowego, zostali wsparci mieszczanami zdolnymi do walki. Zdawano sobie sprawę, że jeśli odsiecz nie nadejdzie w ciągu kilku dni, miasto zostanie zdobyte. 4 września z trudem udało się odeprzeć potężny szturm Turków. Wreszcie z 6 na 7 września ujrzano wystrzelone rakiety. Był to znak, że odsiecz już nadchodzi. Gdy pod Wiedniem trwały walki, pod stolicę zmierzały posiłki z Bawarii, Szwabii i Saksonii. Na ratunek wyruszył też król Jan III Sobieski wraz z synem Jakubem. Wyprawa ta miała mu pomóc w przyszłej walce o koronę polską. 21 sierpnia król przekroczył granicę kraju. Podczas marszu entuzjastycznie witano armię koronną. Jedynie w Ołomuńcu król spotkał się z chłodnym przyjęciem. Pod koniec sierpnia monarcha połączył się z chorągwiami pod wodzą Sieniawskiego. Pod Hollabrunn doszło do serdecznego spotkania z księciem Karolem Lotaryńskim, a 3 września pod Tulln doszło do narady wojennej, w której brali udział dowódcy sił sprzymierzonych. Tutaj obrano Jana III wodzem naczelnym zebranych wojsk. Gdy niemieccy i austriaccy dowódcy za główny cel obrali oswobodzenie Wiednia,
Król Polski przedstawił plan dążący do rozbicia armii tureckiej, co również równałoby się przerwaniu oblężenia. Zgromadzeni przystali na tę propozycję i ruszono do działania. Atak miał przebiegać przez Las Wiedeński. Wojska austriackie i polskie, które zostawiły parę tysięcy żołnierzy w celu obrony mostów, przeprawiły się przez Dunaj pod Tulln. Siły posiłkowe z Rzeszy pod Krems. 9 września armie docierają do Lasu Wiedeńskiego. Sojuszników czekał ciężki teren do przebycia. Na ich szczęście kara Mustafa zlekceważył zagrożenie i nie przerwał oblężenia, zostawiając większość piechoty w okopach. Do odparcia wojsk odsieczowych przygotował oddziały złożone głównie z jazdy. Ich liczebność wynosiła około 65 tysięcy, jednakże konie tureckich kawalerzystów były niedożywione, a sami żołnierze byli wymęczeni po dwumiesięcznym oblężeniu. Z kolei armia pod wodzą Sobieskiego rwała się do bitwy, chcąc wyzwolić oblegany Wiedeń. Sojusznicze siły również liczyły około 65 tysięcy. Król podzielił je na mniej więcej trzy równe części. Kawalerią poprzedzała piechota, także ciągnięto za sobą artylerię. Lewe skrzydło pod dowództwem księcia Lotaryńskiego składało się z wojsk austriackich, wspartych korpusem saskim, husarią i jazdą pancerną. Centrum pod wodzą Jerzego Fryderyka księcia Waldeka było złożone z wojsk Rzeszy wzmocnionych kawalerią cesarską. Prawe skrzydło należało do wojsk polskich z dołączonymi batalionami cesarskimi i niemieckimi. Rozpoczęto żmudny marsz po górzystym lesie wiedeńskim. Podczas ciężkiej przeprawy siły cesarsko-niemieckie porzucały po drodze wiele dział. Oddziały polskie z uporem ciągnęły za sobą armaty, nawet kosztem przebycia 3,5 km w ciągu całego dnia. 11 września po drobnych potyczkach siły sprzymierzone zajęły wzgórza Kalenberg i Leopoldsberg. Król jasno wyraził się o działaniach kary Mustafy. Wódz, który pomimo zbliżania się wojsk naszych nie skupił swej armii, nie okopał się i obozuje tak, jakbyśmy byli o 100 mil od niego, przeznaczony jest na zgubę. Han tatarski również nie niepokoił nadciągających sił, gdyż miał za złe wielkiemu wezyrowi, że ten nie słuchał jego wielu ostrzeżeń oraz że traktował jego wojsko tak samo jak Wołochów i Mołdawian. Poza tym ordyńcy zdobyli tak ogromne łupy, że walka nie zaprzątała ich uwagi, a myślano jedynie jak bezpiecznie powrócić z bogactwami na stepy. Wielu Turków też poczęło uchodzić z obozów, ratując życie i mienie. 12 września o świcie jazda osmańska na prawym skrzydle pod wodzą Ibrahima Paszy naciera na żołnierzy cesarskich. Dochodzi do potężnej wymiany ogniowej, a następnie książę Karol nakazuje swej piechocie uderzyć na wroga. Turcy nie pozostają bierni i próbują okrążyć Austriaków. Jednak wsparcie lekkich dział uniemożliwia im realizację tego zadania. Jednocześnie kawaleria ruszyła, by zająć pobliską wieś. Atak z wolna parł do przodu. Armia wielkiego wezyra stawiała zacięty opór, jednakże koło godziny 10 udało opanować się wzgórze Nussberg. Zarządzono przerwę, by oddziały z centrum mogły zrównać się z nimi. Następnie lewe skrzydło ruszyło w stronę Nussdorfu. Kara Mustafa, widząc niebezpieczeństwo, posyła do pomocy oddziały z centrum. Tutaj rozgrywają się najcięższe bitwy. Obie strony ponoszą straty, ale siły cesarskie dzięki swojej przewadze prą naprzód i około 13 udaje im się opanować Heiligenstadt. Ponownie zarządzono przerwę, by wyrównać front. Wkrótce do tego doszło, gdyż siły z Rzeszy nie napotkały silnego oporu. Jedynie trudny teren opóźniał ich marsz. Jeszcze cięższą trasę mieli do przebycia Polacy. Wróg również tutaj nie stawił wielkiego oporu, przez co do godziny 14 udało się dostać pod wzgórze Schaffberg, które opanowano po przepędzeniu silnego oddziału Janczarów. Równocześnie zdobyto wzgórze Heuberg, gdyż Tatarzy szybko opuścili swe pozycje. Po godzinie 16 jazda zaczęła wychodzić przed poprzedzającą ją piechotę i ustawiać się w jednej linii. Na przodzie stanęła husaria, za nimi pancerni. Lewe skrzydło należało do Sieniawskiego, w centrum stanął sam król, na prawo Jabłonowski. Kara Mustafa już wcześniej spostrzegł się, że właśnie z tej strony nadejdzie decydujący atak, przez co rozpoczął przerzucanie sił ze swego prawego skrzydła na lewe. Pozwoli to siłom cesarskim zająć jeszcze dalsze pozycje. Tymczasem masy kawalerii stanęły w głębokim szyku. Piechota pozostała w centrum, broniąc wielkiego wezyra. Przed polską jazdą rozciągał się pofałdowany teren.
Więc by sprawdzić możliwości ataku, zarówno król jak i Sieniawski wysłali na rozpoznanie pomniejsze oddziały. Była to iście samobójcza misja, gdyż nieliczni żołnierze nie mieli szans z przeważającymi siłami wroga. Padło wielu kawalerzystów, ale ukazało to, że atak jest możliwy do wykonania. Następnie Sieniawski posłał 2000 oddział konnicy, który z impetem wpadł w Turków. Jednakże atak się załamał i wyznawcy Allaha przeszli do kontrataku. Wycofujące się siły zostały wsparte oddziałami niemieckimi, przez co udało się uporządkować szyki. Po drugiej stronie osłabione skrzydło tureckie zaczęło się wycofywać, po czym nerwowo rzuciło się do ucieczki. Sobieski, widząc to ze wzgórza, wiedział, że nadszedł czas na rozstrzygający atak. Na sygnał trąb około 20 tysięcy kawalerzystów polskich, cesarskich i bawarskich ruszyło do jednej z największych szarż w historii wojen. Impet wojsk sojuszniczych zepchnął przeciwnika. Na kilku odcinkach Turcy próbowali kontratakować, jednakże bezskutecznie. W ferworze walki dotarto aż pod namioty jeszcze niedawno oblężniczej armii. Bezładne masy rzuciły się do ucieczki. Jedynie w Szańcu w centrum pozostał Kara Mustafa z doborowymi jednostkami. Jednakże natarcie niemieckiej piechoty wraz z Polakami sprawiło, że wielki wezyr uszedł do dawnego obozu i jeszcze przez chwilę stawiając niewielki opór, zabrał swój prywatny skarb i ruszył w stronę uchodzącej armii. Słońce chyliło się ku zachodowi, gdy bitwa dobiegła końca. Wkrótce król wszedł do namiotów głównego wodza, jednakże obawiając się kontrataku tureckiego, zakazał wojskom plądrowania obozów. Jednocześnie siły cesarskie, maszerując przy Dunaju oraz walcząc z grupami pozostałych Janczarów, zmierzały do stolicy. Według kronikarzy tureckich, Austriacy odnaleźli w okopach około 10 tysięcy chorych i rannych wojowników osmańskich i bez litości wszystkich zasiekli. Wkrótce już nie było z kim walczyć. Wiedeń został uratowany. Armia osmańska została pokonana, ale nie rozbita. Szacuje się, że podczas bitwy padło około 8 tysięcy poddanych sułtana, a licząc zabitych podczas późniejszego pościgu i wymordowanych jeńców, ogólne straty armii tureckiej dochodziły do 15 tysięcy. Znacznie mniej poległo żołnierzy armii sprzymierzonej. Zabitych nie było więcej niż 1,5 tysiąca, a z rannymi straty dochodziły do 4 tysięcy. Następnego dnia po bitwie Jan III Sobieski udał się do zdobytego obozu. Uwolniono wielu jeńców, a żołnierzom zezwolono rozpocząć rabunek. Najbogatsza część obozów przypadła Polakom. Za to wszystkie armaty z amunicją zostały przekazane Austriakom. Następnie król udał się do Wiednia. Mieszkańcy z nieukrywaną wdzięcznością witali swego wybawcę. Wizyta ta spowodowała złość Leopolda I, gdyż to on zarezerwował sobie pierwszeństwo wjazdu do wyzwolonej stolicy. Dodatkowo Wiedeńczycy chłodno przywitali swego cesarza. Następnego dnia doszło do spotkania obu monarchów. Po przywitaniu król przedstawił Habsburgowi swego syna Jakuba. Cesarz nie odpowiedział na ukłon młodego Sobieskiego, nie dotknął nawet swego kapelusza. Leopold nie okazał również należytego szacunku świcie królewskiej i żołnierzom, którzy przelewali krew pod murami jego stolicy. Urażony Jan odjeżdża więc, nie wysłuchując nawet podziękowań od cesarza. Od tego wydarzenia sytuacja ulega diametralnej zmianie. Zaprzestano wydawania prowiantu dla polskich oddziałów, co spowoduje wybuch dyzenterii, a wielu żołnierzy poniesie z tego powodu śmierć. Chorzy, jak sam król pisał, na gnojach leżą i nie mogą otrzymać żadnej pomocy. Zmarłych nie pozwalano chować w mieście, a jedynie na cmentarzach pełnych pogan. Dochodzi do rabunków taborów polskich i konfliktów z Austriakami. Mimo coraz bardziej pogorszających się stosunków, wróg wciąż był wspólny. Więc by zadać ostateczny cios i odnieść jak największe korzyści z tej wojny, armia polsko-austriacka wyrusza w kierunku Bratysławy.